Cześć, siemanko, z tej strony Fixer, a to jest Broken Ranks. Jakiś lag nawet na starcie się pojawił. No i zrobimy sobie dzisiaj zadania poboczne, ponieważ w poprzedniej aktualizacji twórcy dodali nam taką możliwość. Ja tylko wejdę sobie tutaj na posterunek, ponieważ szukam drugiego gościa od questu. Bo jednym jest Sulok, a drugim... O, jest właśnie tutaj, Strażnik Arnold. I od niego chciałbym zacząć. Bo on ma jakiegoś kościora tutaj na 40 któryś poziom. 47. No i dobra, od tego sobie zaczniemy. Ale najpierw oczywiście, jako że była aktualizacja, zmieniono trochę wygląd synergetyków. Więc to wygląda to teraz tak. Przynajmniej moja postać. No jako, że ja jestem głównie na secie, no to różnicy jakiejś większej nie ma. No to miałem sobie wystawić. Dobra, to sobie wystawię za chwilę. A jeżeli chodzi o poziom, no to jest to poziom 60. Także też szału nie ma. Także mam nadzieję, że niedługo ruszę z tym poziomem. No nie miałem zbyt wiele czasu ostatnio na grę. Niestety. Końcówka wakacji. Totalny chaos. Ale wróćmy do odcinka. Czemu się tak rozglądasz? Zgubiłeś coś? Rozglądanie się to moja praca. Ale faktycznie bez szaku. Coś zgubiłem. A raczej kogoś. Ktoś zaginął? Tak, mój kumpel udał się do jaskini przy ścieżce prowadzącej do strumienia. Mamy tam taki mały składzik dóbr wszelakich. Już dawno powinien stamtąd wrócić. Może się za nim rozejrzysz, skoro już tak się tutaj pałętasz. Pamiętanie się bywa wyczerpujące. Weźmiesz sobie w nagrodę jedną butelczynę z naszych zapasów. Ale jedną, żebyś mi tam wszystkiego nie wychlał. Spokojnie, coś wam zostawię. No to idź i popędź tego obiboka. Jak sam się tam zachlał, to już ja sobie z nim pogadam. Wrócę niebawem. No okej. Czyli wygląda na to, że będziemy szukać jakiegoś strażnika, który prawdopodobnie poszedł po... Bimber. Także... Ahoj, przygodo. Zobaczymy co i jak. Wychodzimy w stronę gór. I... Gdzież to będzie? Tutaj? Na blisko? Tak mi się wydaje. Kryjówka. Okej. Wejdźmy do środka. Nazwa questa to trefny towar. No i mamy tutaj, czyżby wyglądało jak papuga z daleka. No ale dobra, chory żołnierz. Strażnik wygląda na chorego, trzęsie się i nie jest w stanie wydusić ani słowa. Cholera, powinien powiadomić o tym Arnolda. Okej, czyli po prostu go tak zostawiam. Jak dla mnie to wygląda na kogoś, kto za dużo wypił. I męczy go sumienie. Zdecydowanie. No dobra, posterunek, moi drodzy. Zobaczymy, jaki długi będzie ten kwestior. Panie Arnold? Znalazłem twojego kompana, ale raczej nie wróci tu o własnych siłach. Widziałem, ten gnojek znowu sam wszystko wyżłopał. To chyba nie to, twój kumpel wygląda jakby się czymś zatruł. I to poważnie. Zatruł? Niby czym? Nie wiem, ale sądzę, że powinniście mu pomóc. I to szybko. Zaraza. Dobra, zorganizuję chłopaków i ściągniemy go na posterunek, a ty w tym czasie zawiadom Harrywalda. Już po jego pędzę. Harrywald. To też pewnie jakiś strażnik. Możliwe, że jakiś gościu z bramy. No, zaraz zobaczymy. Kogo my tu mamy? Noel. Jest, Harrywald. Niedaleko przynajmniej trzeba chodzić. Jeden z waszych ludzi zaginął. Już go znalazłem, ale nie wygląda za dobrze. Strażnicy zaraz go tu przyprowadzą. Gdzie go znalazłeś? Kawałek stąd jest taka jaskinia przy ścieżce i... Już ja wiem, co to za jaskinia. Te zakały tam chleją i myślą, że się niczego nie domyślam. Widziałem tę chorobę już nie raz. Tak, czyli kacur, tak? No, raczej nie kacur, tylko no, za dużo. Tym razem to coś innego. Ten żołnierz chyba się czymś zatruł. Będzie potrzebował pomocy. Skoro tak twierdzisz, wejdź do środka. Strażniczka Amelia chyba liznęła trochę medycyny. Powiedz jej co i jak. Dołączę do was, gdy przyprowadzę tego żołnierza. W porządku. Okej. Na szczęście nie ma wiele chodzenia w tym queście. Jest i Amelia. Okej, nawet fajny awatarek. Jeden z twoich towarzyszy ciężko zachorował. Zaraz go tu sprowadzą. Czy ja ci wyglądam na cyrulika? Harrywald powiedział, że wiesz coś nieco o medycynie. Dobra, wszystko na mojej głowie. Uśmiechasz się do niej. Ktoś musi trzymać tę bandę w rydzach. No, czyżby jakiś tutaj... podryw? Chyba nie jest z nim tak źle, skoro wszedł tu o własnych siłach. Patrzcie, jak żołnierz
Macha, patrzycie, jak żołnierz osuwa się na ziemię. Cholera jasna, zwraca się do Arnolda. Na co czekasz, Gamoniu? Podnieś go. Zaczekajcie, przykuca przy chorym i uważnie mu się przygląda. To jak nic zatrucie pokarmowe, musiał zjeść coś zepsutego. Kieruję wzrok na ciebie, czyli na mnie. Zejdź do piwnicy. Jest tam nasz kwatermistrz Gunter. Niech upewni się, że z racjami żywnościowymi jest wszystko w porządku. Jeszcze mi tu brakuje tego, żeby się cały garnizon rozchorował. Już po niego pędzę. Okej, na dół, czyli do magazynu. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Jest, Gunter. I tu jest coś do podniesienia, więc fajnie. A ty tu czego? Cywilom wstęp wzbroniony. Harewald mnie przysłał. Jeden z twoich towarzyszy czymś się zatruł i mam się dowiedzieć, czy nie ma jakichś problemów z waszymi zapasami. Zatruł się? Może za dużo koziego spirytusu... koziego spirytusu się opił. Z jedzeniem wszystko w porządku. Pozwolisz, że jednak spojrzę na te wasze zapasy. A kto cię tu w ogóle wpuścił? Przepustkę masz? Jak nie, to wynocha, bo chochlą po łbie zdzielę. Nie będzie mi tu cywil po garach grzebał. No, to nie jest zbyt miło. Nie mam, ale mogę wrócić tu z komendantem i sprawdzimy wszystko w jego obecności. To jak będzie? No jak? No po mojemu pewnie, nie? Kwatermistrzowi nieco żednie mina. Po co te nerwy? W sumie jest coś, co mógłbyś sprawdzić. Kilka dni temu był tu wilczy z dostawą dziczyzny. Zapytaj go, czy czasem nie wpadła mu we wnyki jakaś chora sztuka i zapomniał ją oddzielić od reszty. Mhm, okej. Ale najpierw podniesiemy to, co tutaj leży. Eliksir many. I tutaj coś zbugowanego. Czy jeszcze coś tutaj znajdę? Chyba już nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra. Zawsze to jeden eliksir. No i musimy udać się do wilczego. Na szczęście to wciąż nie jest daleko. Sobie zobaczę tylko jak tam czas do questa. 3 minutki i będę mógł wykonać question. Super. Jakiś sobie oczywiście wezmę. Bo warto robić zadania. No dobra, 2 kroki jeszcze. Wilczy nas pewnie też gdzieś wyśle, no bo jak żeby inaczej. Proszę bardzo, jest i on. Stoi dumnie. Wchodzę od kwatermistrza Gantera z posterunku. Chcę się upewnić, że wszystko było w porządku z twoją ostatnią dostawą. A Wilczy, wyraźnie skonsternowany. Ostatnią dostawą? Człowieku, nawet nie pamiętam kiedy to było. Powiedziano mi, że byłeś tam kilka dni temu. Chyba im już kompletnie na tym posterunku odbiło od tego koldziego świństwa. Nie byłem u nich od tygodni. Nawet zamierzałem się tam wybrać z ciekawości, bo nigdy nie było tak długich przerw w zamówieniach. A to ciekawe. Dzięki za informację. No dobra, wygląda na to, że ktoś ich zrobił w bambuko. Ktoś się podaje za wilczego i sprzedaje im trefny towar, żeby się pochorowali. Taka jest moja wizja. Także, czyżby jakiś atak się szykował? Może utor? Kto wie? No pogadajmy z naszym kwatermistrzem, Gunterem. Powiedzmy mu to, czego się dowiedzieliśmy. Czyli, że wilczego nie było tutaj lata świetne. W tym celu musimy zejść jeszcze raz do piwnicy. I... okej. Gunter musiał gdzieś wyjść. Może Amelia go widziała. Wygląda na to, że Gunter coś tutaj kręci. Być może z kimś współpracuje. Kto wie? Współpraca z wrogiem? To jest sąd wojenny. Co tam znowu? Kolejny chory? Nie, przynajmniej na razie. Szukam Gentera. Wyszedł jakiś czas temu, ale nie wiem, gdzie się udał. Popytam strażników na zewnątrz. Do zobaczenia. Okej. Nie jest dobrze. No i ty coś będziesz wiedział? Szukam Gantera. Nie wiesz, gdzie mógł się udać? Nie mam pojęcia. Dopiero wróciliśmy z komendantem od tego chorego biedaka. Nadal tak źle wygląda? Nadal. Na moje... to nie zatruł się jedzeniem, tylko kupił od kurdupli jakąś trefną gorzałkę. Możliwe. W każdym razie idę dalej szukać Gantera. Okej, może Harewald coś wie? Nie widział pan może Gantera? Sprawdzałem stan chorego. Może Gunter opuścił posterunek w międzyczasie. Dowiedziałeś się już czegoś? Na razie niczego, ale muszę jeszcze wypytać o coś Guntera. Rozumiem. Któryś z moich ludzi musiał go widzieć. Pogadaj z nimi. Tak zrobię. Dobra, tu jest jakiś wartownik.
Zobaczymy, czy może w tym kierunku szedł. Szukam waszego kwatermistrza. Widziałeś go może? Przez bramę nie przechodził. Dzięki za informację. Bywaj. Okej. Panie Heon? On nic nie wie. Ten wartownik? Szukam Gantera. Widziałeś go, strażniku? Widzieliście. Toszczył jakąś beczkę w stronę strumienia. Skończyła wam się woda? Raczej poszedł pozbyć się jakichś resztek. Zwykle wyrzuca to do takiej dziury koło usniętych drzew. Dzięki. Już wiem, gdzie jest ta dziura. No i prawdopodobnie chce zatrzeć ślady swojej zdrady. Nie pozwolimy mu na to. Hop, do dziury. Już nie ze mną takie numery. Okej. Jesteśmy na dole. Jest giganter i jest też niedźwiedź. Może warto odpalić pety? Czy ja go będę ratował? Zobaczymy. Niedźwiedź zapędził Gantera na skraj przepaści. Po chwili cię wyczuwa. Odwraca ku tobie pysk, pomrukując ostrzegawczo. No już, grzeczny misio. Sięgasz po broń. Okej, z miszkiem powinniśmy sobie poradzić, o ile to jest standardowy niedźwiedź. Czyli ten 300 HP. No ale nigdy nie wiadomo. Może to jakiś wściekły. Albo jakiś inny, specjalny. No i wtedy może być ciekawiej. Nie, zwykły misiek. Okej. No, możemy zrobić tak, tak, tak. Cyk, cyk, cyk. I powinno być po problemie. Nawet w jednej rundzie, o ile kruk trafi. No i oczywiście psiak. Oj, zdecydowanie. No dobra, kończmy to. No i zobaczmy, co nam powie Gunter. Odim. Pan Lusterko, można powiedzieć. No, expa tutaj wiele nie ma. Ciężko dyszy. Dzięki. Przybyłeś chyba w ostatniej chwili. Co ty tutaj robisz? Wiem już, że masz problemy z pamięcią. Może z orientacją w terenie też sobie nie radzisz. O co ci chodzi? Dobrze wiesz, Wilcze od dawna niczego wam nie dostarczał. No popatrz, coś musiało mi się pomylić. Ale sprawdziłem mięso w magazynie i wszystko z nim w porządku. A teraz wybacz, muszę wrócić do swoich obowiązków. Nie tak szybko. Najpierw mi coś wyjaśnisz. Po co był ten cały wybieg? Co ukrywasz? Nie twój interes. Nie mieszaj się w sprawy wojska. Okej. Czyli ja tu widzę tą zdradę coraz bardziej. Słuchaj, chyba coś mi się należy za uratowanie ci tyłka. Mogłeś zginąć przez swoje głupie kłamstwo. Masz szczęście, że zdążyłem cię znaleźć. Muszę coś zameldować Harywaldowi. A póki co, nie wygląda to dla ciebie zbyt dobrze. Prycha pogardliwie. I co mu niby zameldujesz? Że przełapałeś mnie na wyrzucaniu śmieci? Okej, mamy dwie opcje dialogowe. Wystarczy, że mu powiem, że coś ukrywasz. Może nie uwierzy mi na słowo, ale to wystarczy, by zaczął ci się bardziej przyglądać. Ciekawe, czy księgi w magazynie zgadzają się ze stanem faktycznym. Okej, fajna opcja. Mam lepszy pomysł. Zepchnę ci ze skały i jak będziesz miał szczęście, to zginiesz na miejscu. Jeśli nie, to mogę ci odejść pomogą ci odejść padlinożercy. Powiem dowódcy, że dopadły cię niedźwiedzie, a ja... Okej, nie zdążyłem z odsieczą. Pierwsza opcja. No dobra, przyszedłem tutaj wyrzucić ostatnią dostawę mięsa. Część była nieświeża i musiałem się tego pozbyć, bo Harywald kazałby ze mnie psy drzeć. Okej, bo jest znowu problemy z wstaniem. Gdybym się przyznał, że jej nie sprawdziłem przy odbiorze. Okej, skąd macie to mięso? To jest Kroll, to nasz dostawca z Bayern. Okej, czyli terytorium, do którego jeszcze nie mam wstępu. Nie wiem, jak to się stało. Wcześniej nie było z nim problemów. Może powinieneś z nim to wyjaśnić. Ja nie mogę się oddalić od posterunku. Okej, niech będzie. Ale jeśli znowu próbujesz mnie oszukać, to przywlokę cię do tej dziury. Choćby na oczach Harywalda. Gdzie znajdę tego króla? Poszukaj w karczmie Lesgara. Zwykle się tam zatrzymuje. Ruszam w drogę. A ty lepiej stąd nie znikaj. No i dobra. Jako, że do karczmy znacie drogę i ja doskonale ją znam, no to cięcie. No dobra, no to wbijamy do karczmy i szukamy tego całego króla. Zobaczymy co i jak. Het, Jacek, Maruś, jest i król. Proszę bardzo. No to co, zagadajmy do chłopa. Mężczyzna siedzi wpatrzony w podłogę. Zdaje się ciebie nie zauważać. Ale ham. Witaj, to ty jesteś król? Handlarz w odpowiedzi tylko kiwa głową, nawet nie podnosząc na ciebie wzroku. Przychodzę od kwatermistrza Gantyra z posterunku granicznego. Jest problem z twoją ostatnią dostawą. Król w końcu kieruje na ciebie swoje spojrzenie. Mruga intensywnie, jakby próbował sobie coś przypomnieć. Problem? Jaki problem?
Mięso, które ostatnio przywiozłeś, nie było, delikatnie mówiąc, pierwszej świeżości. Gunter oczekuje wyjaśnień. Wyjaśnień? Przecież wiedział, co bierze. Powiedział, że nie sprawdził dokładnie ostatnim razem. Dlaczego sprzedałeś mu mięso w takim stanie? Nie widziałeś, jak wygląda? Nie rozumiem. Do tej pory nie miał obiekcji co do jego jakości. O co mu teraz chodzi? Znowu chce się targować o cenę? Chwileczkę. Teraz to ja czegoś nie rozumiem. Sprzedawałeś Gunterowi takie mięso już wcześniej? I on o tym wiedział? Może i sprzedawałem. Nie wiem tylko, co tobie do tego. Tobie z dłużej. Trochę szacunku, świnio. Jeden ze strażników na posterunku się zatruł. Prawdopodobnie właśnie twoim mięsem. Bzdura. Nie sprzedaję padliny. Zdaje się, że sam przed chwilą wspomniałeś o nieświeżym mięsie. Król jest wyraźnie oburzony. W końcu spogląda ci prosto w oczy. Okej, czyli ja, bez czytania. Ja myślę, że to jest po prostu mięso z czegoś dziwnego, a nie, że zepsute, no nie? Słuchaj no, jest różnica między mięsem lekko nieświeżym, a takim, które nie nadaje się do zjedzenia. To pierwsze. Odpowiednio przygotowane można jeść bez strachu, chociaż smakiem może nie powala. Robię w tym biznesie pewnie dłużej niż ty żyjesz, więc wiem, co robię. Okej, czyli po prostu lekko nieświeże mięso. Załóżmy, że masz rację, ale dlaczego w ogóle to robisz? Handlarz znów robi się osobiały. Nie jest łatwo w dzisiejszych czasach o mięso dobrej jakości, nie w ilościach, jakich wymaga ode mnie umowa z posterunkiem. A nie mogę pozwolić, by znaleźli sobie innego dostawcę i nadrabiasz braki w towarze. Właściwie... czym? Król wybąkuje kilka ledwo słyszalnych słów. Takie tam różne, to nic takiego. Słuchaj, to poważna sprawa. Musimy wiedzieć, co było w tym mięsie. Ten chory żołnierz naprawdę źle wygląda. Kiedy to naprawdę nic takiego. Odbieram od rzeźników resztki z uboju, których nikt nie chce kupić. Czasem ustrzelę bezpańskiego psa, czy kota. O, kota nie widziałem, tylko tygrysy. Czyli żebyś żołnierzy strzegących waszych granic z jakimiś ochłapami. Ciekawe, co na to komendant Harewald. Król blednie, jego głos drży. Nie, nie możesz mu o tym powiedzieć. Dlaczego nie? Tylko nie proponuj mi udziału. Nie wchodzę w takie brudne interesy. Wykonały się tam zadania i ktoś wbije za chwilę do tej karczmy. Bandzior i bandzior. Szybko pety. Przydadzą się. Wasza rozmowa zostaje przerwana przez dwóch uzbrojonych drabów. Jeden z nich zwraca się do króla. Pan król? Król niepewnym głosem. Tak, o co chodzi? Bandzior, przesyłamy pozdrowienia od konkurencji. Jeśli zakończysz handel z posterunkiem, to na pozdrowienie jak się skończy. Jak będziesz miał jakieś obiekcje, to pogadamy trochę dłużej. Wymownie poklepuję rękojeścią. Rękojeść zatkniętej za pas pałki. To jak będzie? Chwileczkę, jeszcze nie skończyłem z tym panem. Zaraz ja z tobą skończę. Przybłędo, zejdź mi z oczu, chyba że chcesz, żebym z tobą też pogadał. Tak, miałbym kilka uwag. No i dokona się walka na środku tej karczmy. Myślę, że dwóch bandytów to spokojnie tutaj rozwalę, zwłaszcza, że zdążyłem odpalić pety. Więc nie powinno to być jakimś większym problemem. Zobaczmy, jak oni stoją tutaj z egzystencją swoją. Ile mają hapsów? Raczej niezbyt dużo. 1200 może będzie? Coś długo się wczytuje. Oj, nie podoba mi się to. 1000. Nawet 1200 nie mają. No trochę lipa. Jakby czymś rzucali, możemy tak zrobić, tak, tak, tak. W ogóle ładne tło. Ładne tło jest w tej karczmie, jeżeli chodzi o walkę. Spójrzcie. Wow. Okej. Ale dostaję. Kiry. 200 hapsów mi gości wziął. No i kończymy wszystko w pierwszej rundzie. Także szybko poszło, łatwo poszło. Easy peasy. Co na to pan król? Okej, oni ledwo stoją. My mamy wrócić do rozmowy. Tu jakie w ogóle poświata, nie? Chyba dym. Albo opary? Ciężko powiedzieć. Dobra, panie król. Bandzior spluwa krwią z rozciętej wargi. Jeszcze się policzymy. Nie sądzę, do widzenia państwu. Dziękuję ci. Nie wiem, co te dranie by ze mną zrobiły. Potrubowani intruzi wychodzą z łożeczą spod nosami. Okej, super. Rzucają na mnie klątwę. Z pewnością nic miłego, swoją drogą. Co to za przyjemniaczki? Zdaje się, że wspomnieli coś o konkurencji. Jest kilku lokalnych handlarzy, którzy chcieliby wygryźć mnie z interesu. Ale który z nich mógłby nasłać na mnie tych zbirów? Król cierpko się uśmiecha. Pewnie każdy. Kontrakt z wojskiem to stałe źródło niezłych zarobków. Nie chcesz dowiedzieć się, czyja to sprawka?
Ha, handlarz macha ręką w lekceważeniu. Ci kupcy to płotki. Nie stać ich na nasyłanie na mnie bandytów każdego wieczora. Po tym, jak urządziłeś tych dwóch tutaj, będę miał zapewniony spokój przez dłuższy czas. Jak chcesz. Wróćmy do naszej wcześniejszej rozmowy. Dlaczego dorzucasz do dostaw te... Jak to ująłeś? Lekko nieświeże mięso. Mówiłem ci już. Coraz rzadziej jestem w stanie zdobyć wystarczającą ilość. Muszę jakoś uzupełnić braki. Więc karmisz żołnierzy resztkami, żeby czasem nie uszczupliła ci się sakiewka? Może jednak niepotrzebnie przed chwilą interweniowałem. Nie, to nie tak. Ja nie mogę stracić tego kontraktu. Jeśli masz jakieś lepsze wytłumaczenie, to słucham. W przeciwnym razie wracam do Harewalda. Ręce handlarza zaczynają drżeć. Budzi wzrokiem po pomieszczeniu, jakby szukając drogi ucieczki. W końcu skrywa twarz w dłoniach. O nie. Czyżby szlocha? Tak. Birkę, mój biedny Birkę. Dajesz mu chwilę na uspokojenie się. W porządku. Kim jest Birkę? Wycierał łzy brudnym rękawem. To mój syn. Tylko on mi został. Zgaduję, że coś nie tak. Jest chory? Nie, został oskarżony o kradzież przez ludzi Landała. Za karę musi odpracować w jego kopalni. Trochę to nielogiczne. Za karę musi odpracować w jego kopalni. Okej. Birkę to drobny chłopak. Długo nie pociągnie, machając kilofem. Zamknięty w zaplonych tunelach. Co takiego ukradł? Nic. Zresztą, nie wiem. Nie dali mi nawet z nim porozmawiać. Prosiłem Landała, żeby go wypuścił. Błagałem. Powiedziałem, że nic z tego, chyba że zapłacę grzywnę. Powiedział. A ja nie mam tyle pieniędzy. Okej, nie masz oszczędności? Nie mam już nic. W ubiegłym roku zachorowała moja żona. Sprowadziłem najlepszych medyków, kupowałem drogie leki, zostawiłem nawet nasz dom, żeby to wszystko opłacić. To jej nie uratowało. Może gdybym ciężej pracował i zdobył więcej pieniędzy? What happened? Nic, nic jej nie jest. Tak mi powiedział pierwszy medyk, jakiego sprowadziłem. Wkrótce jej przejdzie. To tylko przeziębienie. Tydzień później niemal wypluła płuca. Kolejni uzdrowiciele próbowali ją ratować, ale bez skutku. Niektórzy zresztą chcieli chyba tylko wyciągnąć ode mnie pieniądze, dając złudną nadzieję. Tylko jeden miał odwagę powiedzieć mi, że już za późno. Przykro mi. Strata bliskiej osoby to zawsze ogromny cios. Jeszcze niedawno miałem wszystko. Żonę, syna, interes szedł coraz lepiej. Teraz nie mam już nic. Nie mów tak, przecież wciąż masz Birkiego. Co zamierzasz zrobić w jego sprawie? Kupiec ciężko wzdycha. Zdobyć resztę pieniędzy na grzywnę, więc pozwolisz, że już pójdę. Muszę zacząć kompletować nowe zamówienie. Może ci w tym pomogę? Na twarzy handlarza maluje się zaskoczenie. To już nie chcesz iść do Harewalda? Jeszcze nie zdecydowałem, co zrobię z tą wiedzą. To jak? Mogę ci pomóc? Już wiem, że znów nie uda mi się zdobyć odpowiedniej ilości wieprzowiny. Ostatnim razem upolowałem kilka wilków, żeby wielkość dostawy się zgadzała. Ich mięso jest twarde i łykowate, ale Gunter wie, jak je przyrządzić, żeby dało się to przełknąć. Może upolujesz, powiedzmy, 5 sztuk? Ja w tym czasie odwiedzę znajomych rzeźników i załatwię resztę. W porządku. Gdzie potem cię szukać? Tutaj. Powinienem wrócić do tego czasu. Okej. Upoluj kilka wilków. No, wątpię, żeby to było dobre mięso dla naszych strażników. No ale chyba nie mam wyboru. Co my tutaj mamy? Wilk i wilk. No to jedziemy z nimi. Mogłem pety w ogóle wyłączyć. Myślę, że nie będą mi potrzebne. Załatwimy to w miarę szybko. To w końcu tylko zwykłe wilki. Więc nie jest jakiś mocny przeciwnik dla mnie. Więc cyk, cyk. Myślę, że deszczem sobie poradzimy. 1100. Oczywiście jest to błąd. Miałem po 420 życia. No, nawet dwa deszcze. Także w miarę szybko to idzie. Okej. Jeszcze jedna grupka. Powinno wystarczyć, tak mi się wydaje przynajmniej. Skoro powiedział 5, a tutaj mamy 6. Nic nie zmieniam, nie ma sensu. Jeden strzał. No i mamy to. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, zanieś mięso. Dobra, najpierw sobie trochę kondy odzyskam. Wyłączę pety, bo w sumie tutaj łatwo to idzie. Nie jest tak źle. Wilcze mięso. Ładnie wygląda. No to jak mięsko do niedźwiadka, no nie? Które tam możemy zdobyć z alfy. W zasadzie chyba ta sama tekstura. Panie Król? Wróciłeś i jak poszło polowanie? Chyba nieźle. Sam zobacz. Okej, daliśmy mu mięso.
Świetnie, dziękuję. Bacznie przegląda się twojej zdobyczy. Trafiłeś na jakieś wychudzone osobniki, ale to nic. Tyle wystarczy. Cieszę się. Wyjaśnijmy sobie jeszcze kilka rzeczy. Wyrwało ci się już, że Gunter od dawna wie o twoich małych przekrętach. Jaka jest jego rola w tym wszystkim? Spuszcza wzrok zakłopotany. Nie powinienem o tym mówić. Za to ja być może powinienem iść z tym do komendanta. Jeśli nie ja, to on to z was wyciągnie. Dobrze, już dobrze. Kiedy za pierwszym razem próbowałem przemycić w dostawie jakieś resztki, Gunter od razu się pokapował. Wiedział o całej sytuacji z Birkiem, więc machnął nad ręką i nie zgłosił Herebaldowi. Pewnie nie za darmo. Nie. Zachowuję dla siebie część sumy wypłaconej mi z kasy posterunku, ale rozumiem go. Przymykając na to oko, sam sporo ryzykuję. Nie mam do niego żalu. Okej, i co ja mam z tobą zrobić? Rozumiem, że jesteś w ciężkiej sytuacji, ale nie myślałeś o konsekwencjach? Póki co zachorował tylko jeden żołnierz, ale co, jeśli pewnego dnia rozłoży cały posterunek tuż przed atakiem orków? To niemożliwe. Nie dopuściłbym do tego. Nie, załóżmy, że twoje problemy z gromadzeniem mięsa się pogłębią. Być może ze strachu o utratę klienta dorzucisz do dostawy coś gorszego niż wilcze mięso, albo resztki od rzeźnika. Król milczy. Wiesz, że haligardzkie prawo jest surowe, a Herebald to wyjątkowy służbista. Nie myślałeś, że prędzej czy później to wyjdzie na jaw? I co? Może cię wtedy czekać. Król zdaje się mieć dość. W jego słowach pobrzmiewa rozpacz. Potrzebuję pieniędzy, a nie znam się na niczym innym. Co miałem robić? Pójść na żebry? Mogłeś negocjować z Herebaldem. Może udałoby ci się utrzymać kontrakt mimo dostarczenia mniejszych ilości? Król kręci głową. Nie, to by nie przeszło. Moje problemy nie zrobiłyby na nim wrażenia. Znalazłby sobie innego dostawcę. Mimo wszystko to nie był najlepszy pomysł. Może narobić sobie jeszcze większych problemów. Trudno, będę musiał ponieść tego konsekwencje w ten czy inny sposób. No i proszę państwa, wygląda na to, że mamy wybór. Poczekaj, ile masz do zapłacenia? W porządku, nie popieram tego, co robisz, ale rozumiem cię. Nic nie powiem Herebaldowi. Współczuję ci z powodu twojego syna, ale to musi się skończyć. Twoje problemy nie usprawiedliwiają podtrywania innych ludzi. Skomplikowana sprawa, muszę to jeszcze przemyśleć. Dobra, ile masz do zapłacenia? Sporo. Landau żąda za uwolnienie Birkiego jeszcze 20 tysięcy sztuk złota. Dobra, dajmy mu te pieniądze, co? Dam ci te pieniądze, ale masz przestać dorzucać do dostawy te świństwa, zrozumiano? Wykluczone, nie wezmę od ciebie pieniędzy. To mój syn i moja odpowiedzialność. Ta twoja odpowiedzialność polega na zwlekaniu z uwolnieniem syna. Gdy ktoś daje ci ku temu okazję? Nie rozumiesz, zawiodłem go. Nie było mnie przy nim, gdy mnie potrzebował. To ja muszę zdobyć te pieniądze. I właśnie je zdobyłeś. Bierz je i pędź do Landaua. Ale... okej. Nie no, bierz to, nie. Przyjemność po mojej stronie. Poczekaj, muszę ci jeszcze o czymś powiedzieć, tak? O co chodzi? W trakcie twojego polowania pojawił się tu Gunter. Okej, miałem cię do niego zaprowadzić w razie gdybyś chciał nas wydać. Zaprowadzić? Po co? Rozumiem. Gdzie miałeś mnie zaprowadzić? Czeka na ciebie w pobliskiej wieży. Jest z nim jeszcze jeden strażnik. Dzięki za ostrzeżenie. Idę do wieży. Okej, będzie w pierdziel. Tak mi się wydaje. Cyk, cyk. Peciory. Ten nic nie powie, a Gunter? Kwatermistrz patrzy na ciebie podejrzliwie. Wróciłeś. Widziałeś się z królem. Owszem, dowiedziałem się od niego kilku ciekawych rzeczy. Tak myślałem. Pytanie, co zrobiłeś z tą wiedzą? Pomogłem królowi, dałem mu pieniądze na zapłacenie grzywny, więc nie będziesz musiał z tobą handlować. Okej, splunął mi pod nogi. A więc zamknąłeś przedwcześnie mój mały fundusz emerytalny. Okej, będę cię musiał wraz z kolegą wynagrodzić za twoją dobroć serca. Patrzysz, jak obaj dobywają broni. Tak się odwdzięczasz za uratowanie ci tyłka? Walka. Moi drodzy, walka. Także mamy dwóch przeciwników. I myślę, że sobie poradzimy. Pety zdążyłem odpalić. Nie pozostaje nic, jak im wtłuc. Tylko oczywiście gra się musi załadować. No i mamy ich. Jest Gunter i jest strażnik. Żeby było śmieszniej, strażnik ma więcej życia. A zobaczymy, co i jak. Okej. Okay. Okej, już widzę, że szybko pójdzie. Pyk, pyk. Okej, jeszcze żyje. Jeszcze chwileczkę. No ale w tej rundzie już wszystko się skończy. No i myślę, że do trzech razy
sztuka, a raczej do 3 rund. Zobaczymy co jak. No dobra, 1000 na ostatnią rundę. Ojojoj, ale crit tutaj wjechał. Ten dźwięk crita w ogóle po aktualizacji jest dość ciekawy. Jakaś wuwuzela grała. 13 adsów. No ale pies. Pies kończy robotę. No i co? Nie żyją? Czy są obici? Bo to jest pytanie. Okej, okay, są pobici. Wyłączę sobie peciorki. Odzyskam sobie kondycję i pogadamy sobie z nimi, bo czemu by nie? No i będę musiał powoli sobie ulepszać ekwipunek, bo wszystko mam jeszcze na 50 poziom. A niektóre nawet jeszcze na 40 przedmioty. Gunter ciężko dyszy. Jego twarz jest zalana krwią z rozbitego nosa. Wciąż mocno otumaniony, znajduje jednak siłę, by podnieść na ciebie wzrok. Ty, Gnido, pożałujesz tego. Nie sądzę. Zamiast mi wygrażać, lepiej zastanów się, jak się wytłumaczysz przed Harewaldem. Twarz kwatermistrza wykrzywia paskudny uśmiech. Odpychające wrażenie potęguje jeszcze dziura ziejąca w miejscu po wybitym zębie. Nie będzie takiej potrzeby. Co masz na myśli? Chcesz na mnie donieść Harewaldowi? Śmiało, ale w takim razie szykuj od razu drugi sznur dla Krolla. A więc tak chcesz się od tego wymigać, targając się życiem człowieka, który już tyle wycierpiał? Daruj sobie tę łzawę historyjki. Jest tak samo winny jak ja, więc albo sprzedajesz komendantowi inną wersję, albo Kroll zawiśnie nad bramą posterunku razem ze mną. O kurde. Zaciskasz zęby w bezsilnej złości, gdy dociera do ciebie, że Gunter mimo wszystko cię się wywinie. Odchodzisz bez słowa. No okej. Okay. No i co teraz? Wróć na posterunek. Co powiemy? Co my teraz powiemy? Na chwilę, pokazuje mi, żeby iść na dół. Z Honem pogadać? Nie. Z Amelią? Nie. Wejść do magazynu? Mam nadzieję, że będzie tak. Nie, no miałem wrócić na posterunek. Chwila, co jest? A nie, okej. Okay. Okej, okay, już chyba wiem o co chodzi. Tutaj. Tak jest. Przez wzburzenie po walce z Gunterem nie wymyśliłeś po drodze niczego sensownego. Postanawiasz improwizować. To nic takiego. Jednostkowy przypadek z racjami żywnościowymi posterunku. Wszystko w porządku. Jesteś pewien? Tak. Nie musisz się obawiać żadnej epidemii. No dobrze, uspokoiłeś mnie. Ten nieszczęśnik czuje się już trochę lepiej, więc to chyba faktycznie nic takiego. Trzymaj, należy ci się trochę złota za fatygę. Mam roczysz do siebie, chowając sakiewkę z nagrodą. Hojność haligarskiej armii nie zna granic. Czy to będzie więcej niż 20 koła? Co tam mówisz? Nic takiego. Dziękuję, panie komendacie. 100 tysięcy. Nice. I 55 tysięcy doświadczenia, co nie daje mi kolejnego poziomu, ale... udało się wykonać zadanie. No i tak samo ja zakończę sobie odcinek. Mam nadzieję, że ten questior wam się podobał. W następnym odcinku zdecydowanie zajmiemy się questiorem Usuloga, który już myślę będzie troszkę dłuższy, bo jest na 60 poziom. A co w nim będzie? Zapraszam na kolejny epizod. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, hej.